aby przeprowadzić rozmowę głosową bądź też wideokonferencję braną osobą z listy kontaktów, należy wskazać i kliknąć na daną osobę, z którą chcemy porozmawiać. Osoba ta powinna być podświetlona na niebiesko. Następnie po lewej stronie pojawi się okienko, w którym mamy tutaj wybór. Mamy przycisk zadzwoń, jest to rozmowa głosowa, oraz wideo, jest to przycisk, który spowoduje wyświetlenie wideokonferencji. Warunkiem jest tutaj posiadanie kamerki internetowej z mikrofonem. Po kliknięciu przycisk wideo następuje dzwonienie do wybranego użytkownika. Tutaj widzimy w tym małym okienku siebie. W tym większym okienku zobaczymy naszego rozmówcę, pod warunkiem, że ta osoba posiada również kamerkę internetową z mikrofonem. Tutaj mamy regulację głośności mikrofonu.